raz do roku mamy możliwość zobaczyć, jak rywalizują ze sobą koła gospodyń wiejskich z całego powiatu w sposób taki bardzo sympatyczny, życzliwy. To, co dzisiaj widzimy, to jest tylko cząstka tego, co panie robią na co dzień. Należy im się za to szacunek, bo koła gospodyń wiejskich pracują i działają na rzecz społeczności lokalnych przez cały rok. Nie tylko na turniejach, nie tylko przy imprezach gminnych czy powiatowych, a tutaj to jest tylko ta cząstka, którą dzisiaj widzimy. Bardzo ciekawe konkurencje, najlepsze koła z każdej gminy dzisiaj na stopniu powiatowym i najlepsze koło jedzie na konkurs wojewódzki, gdzie będzie reprezentowało powiat kościerski na arenie całego województwa. Przyjechałyśmy z Nowej Karczmy z tą oto wesołą ekipą. Także jest z nami Wala, Ela, Jadzia, Bronia, Basia, Beatka, Marysia, Marysia druga, Kasia. Asia i Asia Mękal. Także jesteśmy tu dwunastką. To jest taki zespół przyjaciółek? Panie spędzają ze sobą dużo czasu? Tak, bardzo dużo. Spędzamy, spotykamy się często, organizujemy różne imprezy, także to jest taka ekipa przodująca, o tak powiem. Która jest... Aktywistki KGW. Aktywistki KGW Nowa Karczma. Aktywistki KGW, co to oznacza? Co panie razem robią? Organizowanie imprezy. Na przykład ostatnio organizowaliśmy 8 marca. W ubiegłym roku było nas 110, w tym roku podzieliliśmy się na dwa etapy, czyli w naszej restauracji było nas 70, w drugiej 60 osób. Także jesteśmy współorganizatorami na przykład Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Dziecka. Organizujemy wycieczki. Andrzejki również, także cały czas jesteśmy takie aktywne i czynne, że na targach w Lubaniu wystawiamy się również, na dożynkach diecezjalnych też mamy swoje stoisko, także to są te nasze, jak to się mówi, takie atuty. Na Kaszubach się znajduje bardzo pięknie prezent.